Są takie miejsca w Polsce, wobec których nikt nie pozostaje obojętny, jak niegasnący ogień. Nawet ci, którzy twierdzą, że to temat przebrzmiały, zastępczy wobec walącej się gospodarki, wiedzą, że tego odłożyć w niepamięć nie można. Przecież to, że Polska w ruinie, ma ścisły związek z tą historią z początku Polski Ludowej, władzy komunistycznej, która wyniszczała najwartościowszych Polaków. Konsekwencje tego mamy dzisiaj. Nie można pominąć milczeniem tych faktów. Oni wierzyli w wolną Polskę i czekają na odpowiedź. Oni i ich rodziny. Tu spotykamy córkę generała Fildorfa. Lutego 1953 roku została wykonana kara śmierci wobec generała Augusta Emila Fildorfa, organizatora i dowódcy kierownictwa dywersji Komendy Głównej AK w więzieniu na Mokotowie. Został oskarżony o zdradę ojczyzny, stracony na podstawie artykułu 1 dekretu z 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy i zdrajców narodu polskiego. Tak został zamordowany człowiek, który służył Polsce wiernie, nie dbając o rozgłos, godnie, z honorem do końca. Nadszedł czas, by takie postacie odżyły. Jaki był, jaki zachował się we wspomnieniach ludzi i dokumentach. To tu w Krakowie na ulicy Lubicz urodził się. Tu miał swój mały świat. Tu grał z chłopakami w szmaciankę, a w kamienicy obok u profesora gimnazjum Bujwida poznawał historię Polski i spotykał się z kolegami, przyszłymi legionistami. Żywy, wesoły, inicjator wielu pomysłów, a wszystko pod bacznym okiem ojca maszynisty kolejowego, dyplomowanego, a jakże w samym Wiedniu. Ta patriotyczna atmosfera domu, szkoły, nauczycieli, młodzieży skautowskiej miały niemały wpływ na przyszłą postawę Emila. W Krakowie kończy gimnazjum, seminarium nauczycielskie. Potem Związek Strzelecki, tajna szkoła podoficerska i Legion. Zgłosił się na ochotnika do formowanych oddziałów na Oleandrach. Z pierwszym pułkiem piechoty Legionu Polskiego sierżant Fildorf zalicza bitwy pod Łowczówkiem, Konarami, Jastkowem. Pełen młodzieńczej pasji, dzielny, jak przystało na żołnierza Józefa Piłsudskiego. Pułk jego zdobywa nazwę Zuchowatych, a Emil Fildorf odznakę pierwszej brygady. Kolejny znaczący etap to walka o Wilno, które zostało zajęte przez cofające się wojska sowieckie. Porucznik Fildorf zbiera najpiękniejsze słowa uznania, które zachowały się w dokumentach wojskowych i opiniach dowódców. Odwaga, umiejętność podejmowania decyzji w chwilach zagrożenia, brak cech karierowicza, bez potakiwania przełożonym, jeśli był przekonany o słuszności swego zdania. A na takie opinie musiał młody człowiek uczciwie wtedy zasłużyć. Tu w Wilnie poznaje swoją przyszłą żonę, zakłada rodzinę. Zaczniemy od czasów kawalerskich ojca. Bardzo był przystojny. Miał ogromne powodzenie, panny sznurem. No, ale wybrał moją mamę. Moja mama była aktorką. Teatrze Lutnia w Wilnie. Ojciec nie bardzo był z tego zadowolony.
listach swoich, a mam listy ojca jeszcze kawalerskie, do Janiny Kobyliński. Listy pełne miłości, ale i pewnych postulatów, które musiała mama spełnić. Musiała zrezygnować ze sceny. To w wojsku nie było tolerowane, żeby oficer miał żonę aktorkę. No więc mama zrezygnowała ze sceny i było to bardzo dobre, szczęśliwe małżeństwo. Oboje pogodni, radośni, szczęśliwi i życzliwi dla wszystkich, dla całej rodziny. Były przyjęcia w domu, mieliśmy duże mieszkanie, ojciec bardzo lubił robić kawały tego typu, kupował rozmaite takie urządzenia, na przykład szklankę z takimi dziureczkami wokół, no więc było przyjęcie, gość dostawał taką szklankę herbaty i woda mu tak ciekła aż za rękę. Pamiętam takiego porucznika młodego, który przyszedł, zdaje się, że w konkury do mojej ciotki. No i tak zastawiał tu serwetkami, a tu tak ta woda mu, ta herbatka ciekła na ten obóz. No a ja jako mała dziewczynka siedziałam, oczy wytrzeszczałam, nie mogłam spuścić wzroku z tych. No ale później już ojciec się zlitował, nad nim powiedział, że to jest taki kawał. Rok 1920. Fildorf, dowódca kompanii karabinów maszynowych 1. Pułku Legionów, zadanie. Wykonanie pościgu wzdłuż linii Siemiatycze, Bielsk Podlaski, Białystok. Marsz i walka bez odpoczynku. W dzienniku bojowym zanotowano wszelkie zalety oficera bojowego. Zwyciężał, nie bał się. Potrafił zaradzić w każdej sytuacji, koleżeński, opiekuńczy, o silnej woli i postanowieniu. Podstaworowym zwycięstwo bez żadnych strat własnych. Białystok. Wspaniałe zwycięstwo 1. Pułku Piechoty Legionów, którym może szczycić się każdy żołnierz. W dokumentach wojskowych można wiele odnaleźć takich opinii o Emilu Fildorfie. Żołnierzu, człowieku, przyjacielu. Cieszący się dobrą opinią, oficer Emil Fildorf zostaje wysłany do Francji, by szkolić młodych Polaków skupionych w Związku Strzeleckim na obcej ziemi. Pisał wtedy Fildorf w wydanej w Paryżu książce: Polacy są narodem na wskroś pokojowym, lecz otwarte granice państwa polskiego i smutne doświadczenia lat ubiegłych nakładają na polskie organizacje społeczne obowiązek pracy nad podniesieniem tężyzny fizycznej i duchowej Polaków, aby umieli bronić zdobytej niepodległości. I znowu w opiniach wystawianych przez różnych dowódców powtarzają się te same słowa. Pierwszorzędny kolega, doskonały dowódca, organizator i wykonawca. Bardzo inteligentny. Ogólna ocena – wybitny. Wraca do kraju. Służy ojczyźnie ze wszystkich sił. Miał ukończoną kolejną szkołę podchorążych piechoty w Warszawie. Ale żeby zostać dowódcą pułku, musiał na to zasłużyć. Dla Fildorfa mniej ważne były wojskowe formalności. Najważniejszy był człowiek, jego charakter, umiejętności. I dlatego niektórzy opiniowali, że w stosunku do podwładnych trochę zbyt miękki. Jego żołnierze kochali go i wierzyli w niego. Pamiętam kiedyś przez radio, już u nas było radio, słyszałam audycję, w której była mowa, a ja miałam wtedy 11 lat, 12, to był rok gdzieś tak 37, 6, podawano, że w Związku Radzieckim były takie straszne wyroki śmierci, że w tył głowy oficerów rozstrzeliwano. I pamiętam ten dzień, ja taka byłam szczęśliwa, że ja nie jestem w Związku Radzieckim. Że ojcu to nie grozi. No, potem wojna wybuchła. Myśmy były w Brzeżanach.
Ukraińcy mi mordowali strasznie. W Brzeszanach strasznie. Krew się lała. Mama miała pistolet nabity, jeżeli oni mieli wejść do tego domu wojskowego, mama miała nas zastrzelić i siebie. A ojciec wtedy? Był w wojnie. Przyszedł rok 1939. Podpułkownik Fildorf, dowódca 31. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych, tak opisał jedno z wrześniowych wydarzeń. Mimo ogromnego zmęczenia, żołnierze podnieceni z radością szli do walki. Zachowując wzorowy porządek, na widok Niemców batalion z okrzykiem hurra szedł bez przerwy aż do zajęcia lasu. Walka wywiązała się na całym froncie. Ogień artylerii z trzech stron załamał natarcie. Ja z siedmioma ludźmi zostałem na wysuniętym skraju jako ubezpieczenie odwracające. Jak ciężki i smutny musiał być koniec polskiego września dla pułkownika Fildorfa, który od początku wywalczył niepodległość po przeszło stuletniej niewoli, a teraz znowu utrata wolności. Wie, że trzeba żyć dla Polski. Ukrywa sztandar pułkowy i wraz z majorem Marcinem Rotterem i lekarzem pułkowym, majorem Sylwinym Łypkiem, przedostają się na Węgry, skąd w styczniu dostaje się do Francji. W Paryżu rekomendował Fildorfa generał Gustaw Paszkiewicz jako oficera bardzo dzielnego, szlachetnego i pewnego. Tylko taki ktoś mógł być pierwszym emisariuszem naczelnego wodza i rządu do okupowanego kraju. Jako Emil Wielowiejski, pseudonim Maj, wyruszył z Liverpoolu przez Aleksandrię. Stąd Nil. Ateny, Stambuł, Belgrad, Budapeszt do Warszawy. Zadanie bardzo odpowiedzialne i niebezpieczne. Tylko najbardziej sprawdzonych oficerów spośród najlepszych kierowano do walki podziemnej w kraju. Po dwóch miesiącach dociera do Warszawy z instrukcjami i pieniędzmi. Otrzymuje różne zadania, ale pułkownik Fildorf to przede wszystkim organizator i szef KEDYW-u, kierownictwa dywersji Komendy Głównej AK. Tu właśnie zasłynął pułkownik Fildorf, Nil, wielką odwagą, równą jej rozwagą i mądrością, pełnią swych talentów organizacyjnych. KEDYW stał się z miejsca codziennym frontem walki z hitlerowskim okupantem. Nil pozyskał grupy szturmowe Szarych Szeregów, wachlarza. To właśnie on kierował całokształtem bieżącej walki AK. To Fildorf organizował zamachy na hitlerowskich katów i oprawców z Generalnej Policji i SS, Francem Kuczerą na czele. Dokonywał z oddanymi sobie ludźmi dywersji na kolejach, szlakach drogowego transportu z zachodu na wschód, w wyniku których wyleciało w powietrze wiele transportów broni i amunicji, których zabrakło Wehrmachtowi gdzieś pod Stalingradem czy Kurskiem. To właśnie on z wielką rozwagą i zachowaniem procedury dochodzenia oczyszczał polskie podziemie ze zdrajców, konfidentów. KEDYW to również szkolenie młodych i produkcja środków do walki. Od kwietnia 1944 roku pułkownik Nil opracowuje nową organizację konspiracyjną. Nie. Niepodległość. Skierowaną przeciwko przewidywaną przez dowództwo AK okupację sowiecką, której armia posuwała się szybko na zachód. Pułkownik Fildorf nie brał udziału w Powstaniu Warszawskim, ale przecież to KEDYW przygotowywał młodych z podziemia do walki powstańczej. Fragmenty raportu Leopolda Okulickiego i wspomnienie Stanisława Broniewskiego, dowódcy Szarych Szeregów, mówią o stosunku Nila do powstania. Bitwy, która pochłonie wszystkie siły potrzebne, by stawić opór nowej okupacji. Z 28 września 1944 roku Fildorf
Mianowany został generałem brygady. Wtedy generała Nila czekała praca konspiracyjna przeciwko NKWD. O wiele trudniejsza. Polska oswobodzona przez Armię Czerwoną. Nowi przywódcy budują ludową Polskę. Wesoło, z ochotą i jak szczerze. Dobrze znane twarze. Naród nie wiedział, że już wtedy był zdradzany. Zapisany na służbę w Moskwie. Marca 1945 roku generał Fildorf został aresztowany w Milanówku pod Warszawą przez NKWD i jako Walenty Gdanicki wywieziony w głąb Rosji. Nie rozpoznano go. Jeżeli chodzi o generała Nila, po raz pierwszy zetknąłem się z nim w więzieniu we Włochach pod Warszawą. To był chyba 16 marca 1945 roku. Jak wypędzono mnie na korytarz i dołączyłem do szeregu tam stojących, było nas chyba wówczas około 10 osób, to od razu zwróciłem uwagę na pana w takiej kruczej czuprynie, który robił na mnie wrażenie, no to może źle zabrzmi, ale takiego tygrysa, prawda? Bardzo rzutki, opanowany, ale emanowała z niego jakaś siła. Potem połączono, ponieważ to było około 10 osób, związano nas sznurami, wyprowadzono z piwnicy, wsadzono do samochodu i w nocy przewieziono do obozu w Rembertowie. Tam byliśmy około 10 dni i 25 czy 26 marca odstawiono transport na bocznicę, postawiono wagony. No, razem właśnie z Nilem zostaliśmy załadowani do jednego wagonu. No, on mówił, że on uratował panu życie, pan jeszcze do tego nawiąże. Kwestia, powiedzmy, uratowania życia. No, jeżeli w wagonie, prawda, zamkniętym, on ma lekarstwo i dostał lekarstwo dla siebie na wypadek, gdyby była czerwonka i widzi, że taki chłopak jak ja ma czerwonkę i oddaje swoje lekarstwo, no to chyba jest bohaterstwo w najwyższym, o najwyższym poziomie. Bo gdyby on po mnie dostał czerwonki, to już nie miałby tego lekarstwa, bo mnie wszystko dało. Więc był właśnie pan Walenty, był ten Chmielewski, cały szereg innych bardzo ciekawych ludzi, tam byli, był docent z krakowskiego uniwersytetu, entomolog, cały szereg najrozmaitszych, bardzo ciekawych osób. No i wszyscy oni się jakoś tak razem trzymali i właśnie pan Walenty, mimo że był tylko sobie kolejarz, emeryt, jakoś się na tyle wyróżniał, że jakoś wszyscy się do niego garnęli. Tak jak w harcerstwie ja dawno pracowałem, to się mówiło, że ma instynkt wodzowski. Coś takiego. Średnie, trochę więcej niż średniego wzrostu, szczupły pan, smagły taki, czarne włosy, bardzo przenikliwe czarne oczy. Pełen zawsze optymizmu. To czasowe, my na pewno się wydostaniemy, będziemy żyli w Polsce. Trzeba tylko przeczekać, to wszystko się skończy. To jego była taka dewiza zawsze i której nigdy nie odstępował. Czy widzieliście, czy domyślaliście się, kto to jest? Wtedy jeszcze absolutnie nie. Wtedy jeszcze absolutnie nie. Wiedziałem, że na pewno to nie jest kolejarz i nie emerytowany, bo z rozmów, któreśmy tam prowadzili, byliśmy tam przecież dłuższy czas, to się dyskutowało, rozmawiało, było widać, że to jest na pewno nie kolejarz emerytowany. Ja się dowiedziałem, ale dopiero już na Uralu. Później, zresztą nie wszyscy wiedzieli do końca. A tutaj to się dochodziło do pracy, do lasu, prace leśne,
kilku typów, ścinanie drzew, odtaczanie, przenoszenie bali, ładowanie na pociąg. Dosyć ciekawe metody były przewożenia tego drzewa. Ręcznie się przeważnie pchało, czasem konie, po takich szynach też z drzewa zresztą zrobionych, no ale to mało ważne. W każdym razie te same prace, co i my, to te same prace musiał wykonywać Walenty. Z tym, że był od nas jednak o te 20, ode mnie o 20 lat starszy, więc to jest, sprawa była trudniejsza. Ale trzymał się fantastycznie. I zawsze gromadziło się przy nim cały szereg ludzi. Wszystkie dyskusje, rozmowy, tak jak w pocisku, tak samo i tutaj. Zawsze był pełen optymizmu. Wrócimy, będzie wszystko z nami dobrze. To był fantastyczny człowiek. Przyjaciel, kolega, doradca. On się tak nieraz zachowywał jak ojciec dla nas. To nie był człowiek łatwego efektu. O olbrzymim poczuciu humoru. O olbrzymiej, powiedzmy, elokwencji. Jego opowiadania słuchało się po prostu zapartym tchem. Były tak barwne, że widziało się to wszystko, co on mówił. I potem się człowiek starał naśladować go w jakiś sposób. On mobilizował, on przyciągał, był jak magnes. I to był wzorzec absolutnie pozbawiony jakichkolwiek koturnów. To się wszystko działo jakoś bardzo prosto. Jeszcze jedną rzecz chcę taką opowiedzieć, która charakteryzuje jego jako przyjaciela, jako kolegę. Ja marzyłem o tym, żeby od Niemców kupić za chleb menażkę, bo jadłem w jakiejś starej, pokropnej puszce ze śmietnika znalezionej. Chciałem kupić za chleb. Walenty mi powiedział: panie Stefanie, to jest absolutnie niemożliwe. Pan musi wrócić żywy, pan jest potrzebny z żywy w Polsce po powrocie. To niech pan sobie to wybije z głowy. Tymczasem przyszedł 2 września, moje imieniny. Ja patrzę, idzie cała procesja. Pierwszy idzie Walenty, za nim idzie Heller, zatem Tadek i niosą mi piękną menażkę, którą kupili za chleb dla mnie na imieniny. Panie Walenty, przecież pan sam mówił, że za chleb nie można takich rzeczy kupować. A no co z tego, ale nas jest 3, to tylko po 1/3 pajtki wypadło. To właśnie specjalnie opowiadam, żeby scharakteryzować pana Walentego, bo to on był projektodawca. Ja zawdzięczam takiego męża, jakiego mam, w dużej mierze generałowi. Naprawdę. Tej niezachwianej uczciwości, tej jakiejś stałości, tego poczucia godności nauczonej, tego dnia codziennego. To, co Ania powiedziała, tam nie było wybuchów żadnych, takich jakichś. To nie był czuły tatuś. Człowiek równy. To nie był czuły tatuś. Mnie to zaczęło fascynować. Ja zaczęłam ślady generała odnajdywać właśnie w mężu. Powrócili do Polski, swojej ojczyzny, o którą walczyli i którą kochali. Przywieźli pamiątki, doświadczenia, dowody sowieckiego okrucieństwa, wspomnienia. Takie na przykład więźniowie na kolanach, aby nikt nie uciekł. Przesuwają się w kolejce do łaźni. Mil komentuje: patrzcie, cudzoziemcy na kolanach, długa kolejka, ciekawy obrazek, a żaden z przechodzących nie ma odwagi na nas spojrzeć. Oni się boją. Ot tresura. Strach zabił nawet w tych ludziach wrodzoną ciekawość. Spójrzcie, my na kolanach, sponiewierani, ale patrzymy śmiało. Kto tu przegrał? Kto przegrał swe człowieczeństwo? Spotkanie z ojcem było bardzo wzruszające. No, więc zaraz zabraliśmy się za leczenie ojca. To trzeba było, prawda, i dentysta, i okulista, i tak dalej. Ojciec był bardzo wycieńczony, ale szybko wracał do zdrowia. Był pełen humoru, dowcipu.
Powiedział, że przeszedł takie piekło, że w zasadzie żadnego innego piekla się nie obawiał. Nie bał się w Polsce? Nie. Nie bał się, bo mówił, że to przecież są jednak Polacy. Generał Fildorf swojego powrotu do Polski nie krył. W RKU podał swoje prawdziwe nazwisko. Mógł wyjechać za granicę. Miał wszystko zorganizowane. Uważał, że tu w kraju jest jego miejsce. Po powrocie do Polski, chyba w miesiąc, czy w dwa, raptem spotkałem Walentego w Warszawie na Marszałkowskiej Rupa Alei Jerozolimskich. No bardzo serdecznieśmy się witali, rozmawiali, on był tak jak zawsze. Pełen optymizmu. Panie Stefanie, to są tylko czasowe sprawy, wszystko się zmieni. Przecież tu Polacy są, no popatrz pan na skrzyżowaniu na tego, co kieruje ruchem tego milicjanta. Przecież to Polak jak cholera. No i niestety okazało się inaczej. Jakie były rezultaty, to wiemy. To był koniec 49 roku. Siedziałem przy desce, chodziłem już na Politechnikę. Ktoś mówił, że jakiś pan do mnie. Wyszedłem. Nil. Marynarka, bryczesy, oficerskie buty z cholewami. No, rzuciliśmy się sobie na szyję, naturalnie zaczęliśmy. Radość była ogromna. Tak jak on postępował i w stosunku do mnie, i w stosunku do innych, jakkolwiek ja akurat byłem najbliższy, można by było postawić za wzór młodemu pokoleniu. To był człowiek, który rzeczywiście potrafił porwać. Nie zmusić, tylko porwać. To nie była czułostkowa jakaś opieka. To było twarde wymaganie tego, żeby człowiek został człowiekiem. I wtedy zrozumiałem, że w tych warunkach obozowych, kiedy człowiek nie nosi żadnych szlif, nie ma żadnych tytułów, jest zwykłym człowiekiem, to najtrudniej być zwykłym człowiekiem posiadającym honor. Wrócili do ojczyzny. Przywódca Bolesław Bierut dobrze grał swoją rolę. Ten uśmiechnięty, dobry ojciec narodu był porządnym pracownikiem NKWD. Dzisiaj, gdy patrzymy na te zdjęcia dokumentalne, nasuwa się myśl, jak wielka była siła zbrodniczej obłudy. Przecież tuż obok, w katowniach UB, ginęli za ich przyzwoleniem najwartościowsi, najwspanialsi Polacy. Został aresztowany na ulicy i wyrzucił kartkę. I mówił, że wyrzucił, później mamie mówił na widzeniu, że wyrzucił tę kartkę z nadzieją, że to tak jak w czasie okupacji, że ktoś tę kartkę podniesie i przyjdzie i zawiadomi nas, co się z ojcem stało. Ale nikt nas nie zawiadomił, natomiast w nocy już mieliśmy kocioł. Przyszło UB i był kocioł. W tej części filmu nie chcą mówić do nas świadkowie. Boją się. Wolą być anonimowi. Pozostały dokumenty, które dzisiaj nareszcie wolno zobaczyć, przeczytać. Z tych teczek, dokumentów bije tragedia człowieka, która w sytuacji, gdy się rozpadł i obnażył komunizm, jest jeszcze boleśniejsza. Wiadomo, kto prowadził śledztwo, kto podjął decyzję o aresztowaniu, kto wyrokował i wyrażał opinię, że generał Fildorf na łaskę nie zasługuje. Listopad 1950 rok. Generał Fildorf był oskarżony o to, że idąc na rękę władzy hitlerowskiej, brał udział w dokonywaniu zabójstw osób spośród ludności cywilnej, osób wojskowych oraz jeńców wojennych. Oraz, że jako szef KDW wydawał rozkazy likwidacji oddziałów partyzantki radzieckiej oraz działaczy lewicowych PPR, GL i AL. Generał August Emil Fildorf, jeden z najwybitniejszych żołnierzy Armii Podziemnej, który niemal codziennie kładł na szale swe życie, walcząc o prawdziwie wolną Polskę,
został oskarżony o zbrodnie wobec Polski. Ten, który się szczycił posiadaniem orderu Virtuti Militari, nadanym mu 4-krotnie krzyżem walecznych, został uznany za zdrajcę narodu. Rakowiecka. Więzienie. Generał Fildorf przesłuchiwany jest przez podporucznika Górskiego, który zgromadził materiał dowodowy i przygotował akt oskarżenia. Analizując tekst przesłuchań, uderza szczerość i odwaga generała Fildorfa. Rysuje się w całej pełni wielkość jego osobowości i człowieczeństwa. A to w tych murach tak trudno było zachować godność, honor do końca. Na pytanie, jaki był wasz stosunek do Polski Ludowej po powrocie z ZSRR? Odpowiedź. Wyczekujący, obliczony na zmiany w stosunkach międzynarodowych. Liczyłem na szybkie nadejście tych zmian. Stosunek mój do Związku Radzieckiego był wrogi, oparty na urazie. W charakterze świadków przesłuchiwano dwóch podkomendnych generała Nila, Tadeusza Grzmielewskiego i Władysława Liniarskiego. Obaj przebywali w areszcie. Pod wpływem tortur złożyli obciążające zeznania, które potem odwołali. Tylko najtwardsi psychicznie i fizycznie wytrzymywali metody łbowskie. Do takich należał Fildorf, chociaż musiał mieć pełną świadomość groźby utraty życia. Nie sięgał po takie środki obronne, jak przerzucenie odpowiedzialności na innych. 10. pawilon, siedział pan z Nilem. Jakie wrażenia przede wszystkim jego jako osoby, jako człowieka? Więc spostrzegłem, że oprócz szacunku do niego, więźniów, zrodziła się jak gdyby, no nie chcę powiedzieć słowo miłość, ale coś w tym rodzaju. To nie o to chodziło, że generał zachowanie tego człowieka zniewalało. Po prostu. Mianowicie, na wesoło celował nam skarpetki, bo byliśmy w swoich własnych, a nie więziennych ubraniach. A w zwyczaj weszło, że każdy z nas musiał opowiadać albo jakieś filmy, albo jakieś zdarzenia z własnego życia ciekawe. Był inicjatorem, nie narzucał. Te propozycje z jego strony jakoś były odbierane natychmiastowo. Nawet nie wiadomo, kiedy dzień mijał i o to chodziło. Przed Bożym Narodzeniem wpuszczono do celi rabina. Rabin, jak to rabin, był oskarżony o to, że gromadził dolary, a nie wolno było. Rozpaczał strasznie i Nil go pocieszał. Zdarzyło się nawet w ten sposób, że ten rabin miał podarte skarpetki i o dziwo Nil mu zacerował. I nie podobało to się jednemu z więźniów, który był przekonania, że Żydzi są elementem, którzy zawsze tylko szkodzą naszemu krajowi i tak dalej, i tak dalej. Pewnego dnia ten więzień, który był jak gdyby przeciwnikiem tego rabina jawnym, poszedł na przesłuchanie. Wrócił z palcami od nóg owinięte bandażami, przez które przesiąkała krew. Przyszedł w strasznym szoku. Widać było, że ten człowiek przeżył wszystko, co tylko człowiek mógł przeżyć. I pod względem moralnym, i pod względem fizycznym. I w pewnym momencie, na którym myśmy nie zwrócili uwagi, podszedł do kibla, wziął ciężką przykrywę, wzniósł ją nad głową rabina i w tym momencie, kiedy miał uderzyć, Nil pchnął łokieć tego więźnia, przykrywa upadła na ziemię, momentalnie otworzyły się drzwi, przyszedł oddziałowy, więc Nil kierował dialogiem i powiedział, że przypadkowo ta przykrywa się znalazła na ziemi, czyli Nil uratował życie dwóm osobom.
Ponieważ Nil był już po śledztwie, to mógł otrzymywać z domu paczki. Paczka przychodziła, a czasem nas siedziało 7, czasem 8, czasem 6, a raz 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8 części podzielone, kiedy kto zje, to jest wszystko jedno. On podzielił tak, jakby paczki były dla całości przysłane, nie dla niego. Więc wiadomo było, że ludzie po prostu gotowi w ogień za takim człowiekiem skoczyć. To się dawało odczuć. Kiedy pojechałem na odbywanie kary do Rawicza, a potem do Wronek, to miałem taką tęsknotę za Nilem, że nawet za swoimi krewnymi tak nie tęskniłem jak za tym człowiekiem. W dniu 16 kwietnia 1952 roku rozpoczął się jeden z najbardziej haniebnych procesów okresu stalinowskiego. Oskarżał prokurator Benjamin Weissblech. Sądzili sędzia sądu wojewódzkiego Maria Górowska i ławnicy Michał Szymański i Bolesław Malinowski. Na ławie oskarżonych zasiadł Emil August Fildorf. Na wniosek prokuratora sprawę prowadzono w trybie tajnym. Z chwilą zapadnięcia wyroku śmierci Nil przedstawił wniosek o rewizję wyroku. Zażądał dokumentów z archiwum Komendy Głównej AK, odpowiednich dokumentów i przesłuchanie świadków Mazurkiewicza i Niepokulczyckiego. Wniosek o rewizję został oddalony. Sąd Najwyższy w składzie Emil Merz, Gustav Auszahler i Igor Andrzejew wyrok kary śmierci utrzymali w mocy. Fragment ze wspomnień żony Janiny Fildorf, które zachowały się na taśmie magnetofonowej w zbiorach rodzinnych. Dnia 2 lutego 1953 roku ostatni raz widziałem Emila. Był smutny. Serce mi pękało z bólu gospodarstwa. Wiedział o wyroku. Po raz pierwszy zostaliśmy sami. Wtedy Emil powiedział, czy wiesz, dlaczego mnie skazali? Bo odmówiłem współpracy z nimi. Pamiętaj, żebyś nie płacił ich o łaskę, zabraniam tego. Powiedziałem, że domyślałam się, ale ja nie tracę nadziei, walczę u ciebie jeszcze. Rozpytywał potem o wszystkich was, zwłaszcza interesował się Zosią. Powiedziałem mu, jak sobie nam radzimy. Potem przyszedł strażnik, oświadczył, że widzenie skończone, Emil wyszedł. Głowy mu opuchylono, ręce w kieszeniach i ani się uderzał nam. Ale nie chciałam wierzyć w takie, że go zamordują. Wniosłem podanie do Rady Państwa o skazienie. Ja, córki, ojciec i brat. Najbardziej gorzki i tragiczny list ojca generała Fildorfa do prezydenta Bieruta. Dostojny obywatelu prezydencie, doszła mnie tragiczna wiadomość, że wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie skazujący mego syna Augusta Emila Fildorfa na karę śmierci został w ostatnich dniach zatwierdzony przez Sąd Najwyższy. W okresie okupacji straciłem syna lotnika, który został zamordowany w obozie, w Gross-Rosen. W 1941 roku zmarła moja żona. Obecna wiadomość o grozie śmierci drugiego mojego syna jest dla mnie ciosem już nie do zniesienia. Zwracam się tedy ja, zgrzybiały starzec, do dostojnego obywatela prezydenta. Z najgorętszą prośbą ojcowskiego serca o życie dla mego syna. Sąd Wojewódzki pod przewodnictwem sędziego Marii Górowskiej
wydał opinię, że oskarżony na łaskę nie zasługuje. Zdaniem sądu nie istnieje możliwość resocjalizacji skazanego. Uwzględniając także aspekt polityczny sprawy, szef KDW Komendy Głównej AK na łaskę nie zasługuje. Podpisała Maria Górowska i ławnicy. Sąd Najwyższy w tym samym składzie, Merz, Auszaler, Andrzejew, zgodnie przyłączyli się do tej opinii. Sąd Wojewódzki skierował wyrok do wykonania. Przeglądając tom drugi śledztwa, który zawiera tak zwane dowody rzeczowe, są to raporty terenowych jednostek KDW, zawierające szereg informacji o likwidacji działaczy lewicowych, partyzantki radzieckiej, nie zawierają żadnych podpisów, nie wiadomo skąd zostały uzyskane. Wszystkie na papierze przebitkowym. Nie ma tu śladu, by sprawozdania te wpłynęły do kogokolwiek, w tym do generała Fildorfa. W wyniku zapewne przeoczenia umieszczono w tym samym tomie rozkaz komendanta głównego AK generała Grota Roweckiego, podpisany pseudonimem Grabica, w którym zabrania podejmowania jakichkolwiek akcji przeciw partyzantce sowieckiej i ugrupowaniom lewicowym. A więc Fildorf był skazywany bez dowodów winy. Tak patrząc, nasuwa się myśl, jak dalece może zawładnąć człowiekiem obłuda, kłamstwo, poza. Czy można się w tej grze zatracić do końca? Czy dla tych dzieci z lat 50. wyróżnionych tańcem z Bierutem będą znaczyły coś w przyszłości słowa honor, godność, prawda, sumienie? Prokurator Witold Gattner nadzorował przebieg egzekucji. Generał August Emil Fildorf, bohater walk o wyzwolenie Polski, został stracony. Ale przecież ty, generale, zwyciężyłeś. W 1957 roku sprawę umorzono wobec braku dowodów winy podejrzanego. W 1989 roku zrehabilitowano, udowadniając, że August Emil Fildorf nie popełnił zarzucanego mu czynu. Niech te miejsca przypominają nam i wołają głosem tych, którzy sami mówić nie mogą, że wielkie zbrodnie popełniane ze świadomym cynizmem nie mogą być bezkarne. To udowodniło życie. Nie chodzi tu o zemstę, ale przede wszystkim o skutki dla następnego pokolenia. Puszczenie w niepamięć takich zbrodni, takich win, to jest zachęta do popełnienia takich samych rzeczy w przyszłości, licząc na kolejną bezkarność. Indywidualna odpowiedzialność konkretnych osób. Oczywiste, że ludzie zbrukani przeszłością potrafią nadal dbać o swoje interesy, ale dzisiaj czas, by prawo było prawem. Kto komunistycznym specjalistom od śledzenia, stójek, zabijania pomaga w zachowaniu komfortu anonimowości? Tam, gdzie były tysiące ofiar, były tysiące katów. Robili to ludzie i ludzie powinni za to odpowiadać. Tych zbrodni wobec narodu polskiego wybaczać tak lekko nam nie wolno, bo przyszłe pokolenia nam nie wybaczą.
Jedna z pierwszych książek wydanych jeszcze w Rzymie przez Instytut Literacki to było wznowienie ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza z przedmową Gustawa Herlinga Grudzińskiego. I w owej przedmowie Gustaw Herling Grudziński napisał, że ta nowa emigracja, zwana też